Cześć, witajcie, ja jestem Hudo, a to kolejny pack opening z FIFA 14. Wczoraj wydałem 500 tysięcy i nic nie trafiłem. No, tak być nie może, dlatego postanowiłem dzisiaj kupić znowu trochę końców. Kupiłem 2 miliony i nie wiem, czy to za te wszystkie 2 miliony otworzymy. Może otworzymy za milion i kupię sobie potem Neymara, bo by mi się przydał. Zobaczymy jeszcze, bo tak przez 2 miliony, tak ciągłe wywalanie, to by było kiepsko, ale lecimy. Pierwsza paczka. Postaram się to zrobić trochę szybciej, bardziej potnę ten materiał może. Ale w pierwszej trafiamy... Kogo? Downinga. Super, i to jest duplikat i mnie wywala. Tak więc teraz robimy cięcia. I tak otwieramy, otwieramy dużo, dużo, dużo paczek po 7,5. Może coś w końcu wpadnie. I kolejna leci, druga już. Nie będę ich chyba liczył, bo otworzymy ich naprawdę dość sporo, jako że są tylko po 7,5. Chociaż może o 19 wejdą nowe, ale nie chcę się czekać, jest teraz 14. Chiellini! Giorgio Chiellini i to jest nasze najlepsze póki co trafienie. W sumie licząc ze wczorajszą openingiem też. I chyba nie ma duplikatów nawet, to mnie cieszy. Dokładnie, fajnie. Chiellini pójdzie na aukcję. Może ktoś zechce go zalicytować, on tam za jakieś 1000 powinien pójść. Zawsze coś, no nie? Fletcher również, Fletcher. Fletchera może ktoś kupi. Ja go nie lubię, ale ktoś go na pewno pokocha. Reszta na szybką sprzedaż dajemy. I możemy otwierać dalej. Chiellini 86 overall napadło najwyżej, póki co pamiętamy, Chiellini najlepszy. Czy ktoś go dzisiaj pobije? No wczoraj był najlepszy z Sirigu. To mnie nie cieszyło. A teraz Cahill przynosi nam... Sprawdźmy. Szkoda, że Chiellini jest zielony. Rossi, Giuseppe Rossi. Ale Buluta już mam. Tak. I kolejna. Chiellini cały czas najlepszy, chociaż dzisiaj ten początek nie jest najgorszy. W miarę niezłe karty się trafiają, tylko że mało warte, ale zawodnicy, którymi naprawdę można pograć. A teraz już nie. Już nie, kach jakiś. To był pewnie jakiś duplikat. Oczywiście. I kolejna paczucha. Kolejne 7,5 tysiąca poszło. Zanim zejdzie ze 2 miliony, troszkę minie. Dlatego chyba jednak milion otworzymy. Jeszcze pomyślimy w trakcie, a teraz trafiamy. Rolando. No prawie, prawie Ronaldo. Portugalczyk. No tylko szkoda. Szkoda, że nie ten. Rolando, Ronaldo. Tak podobne, ale to jest duplikat. Lecimy dalej. Teraz Azjata. Ostatnio z nim właśnie była chyba najlepsza paczka. I teraz co nam przyniesiesz? Jak to się nazywasz? Kisling? Ale jest i Ture, tylko nie Jaja Ture, tylko Kolo Ture. Jaja Ture jest lepszy, no ale dobra. Kolo Ture jeszcze nie mam. Może jakoś go wykorzystam. No kurde, chciałbym coś trafić w końcu. Coś fajnego. Nie wiem, jeśli wydam całe 2 miliony i nic nie trafię, to będzie kiepsko. Piszczek! Ale Piszczka już mam. Tak więc szkoda, ale akurat ten jeden zawodnik, wydaje mi się, że jego już mam, ale sprawdźmy. No dokładnie, jeden, jedyny i duplikat ukryty, no. I następna. Okej, Messi na froncie, co tam będzie? A tak pomyślałem, może kamerkę włączyć? A teraz już mi się nie chce to bawić, ale to był dobry pomysł, pakuj opening z kamerką. McGiddy! Immobile! O, i 1000 dodatkowych monet. Więc nie tą kartę przygarniemy. I sprawdźmy, czy tutaj są jakieś ukryte duplikaty. Nie ma, wow, niesamowite. McGiddy. A wystawił go na licytację. 89 tempa. BPL. 86 dribbling. Czemu by nie? Nie jest taki najgorszy. Okej, okay, i możemy otwierać dalej. Dla mnie to jest sukces po prostu, jak nie ma ukrytych duplikatów. Ale dobra. Szukajmy dalej jakiejś karty. Dobrej karty. Jeśli trafię duplikat jakiejś dobrej karty, to może zorganizuję jakiś konkurs o nią. Ale takiej dobrej, dobrej, naprawdę dobrej. I... Sahin! No nie, on taki super dobry nie jest i chyba nawet go już mam. Czy nie? Tak, oczywiście. I kolejna paczka, czy Falcao przyniesie nam szczęście? Nie wiem. I trafiamy! Rodrigueza.
z którego trafiliśmy też wczoraj. I to jest na pewno duplikat i na pewno mnie teraz wywala. Otwieramy dalej. I ktoś mi właśnie pod poprzednim pack openingiem napisał, że dziękuję mi za otwieranie paczek w dniu jego urodzin. No, wszystkiego najlepszego dla ciebie, jeśli oglądasz ten pack opening, chociaż on już nie jest w dniu twoich urodzin, ale... Gundogan! Duplikat. Gundogan dużo warty nie jest. Tam Magidi znowu? Znowu Magidi. O, duplikatów nie ma, patrzcie. Super. Jak trafię na jakąś taką lepszą kartę duplikat, to chyba wtedy duplikatów nie ma za bardzo, nie wiem. Gundogana wystawmy na licytację i Magidiego również. Nie chcę go do klubu wysyłać, głupia FIFA. Od 650 znowu. On jest prawym pomocnikiem, no w miarę dobry. Dobre statystyki ma jak na prawego pomocnika. Dobra, chcę szybko sprzedać wszystko. Okej. I możemy otwierać dalej. Alaba na froncie. Trochę jakby tak się przycinała FIFA. A to może dlatego, że mam otwartą tutaj okienko z kamerką z boku. Ale wam jej nie pokazuję, bo zastanawiam się, czy dać tą kamerkę, czy nie dać. Nie wiem. Pastor. Wczoraj też był. Czyli to jest duplikat. I niestety znowu muszę wchodzić w tego futa. I w tym momencie zostało wydane już 100 tysięcy. I naszą najlepszą kartą jest nadal Giorgio Chiellini. A teraz trafia nam się. Kto? Iwanowicz. Chyba mi się przyda. Tak mi się wydaje. Do składu, bo jeszcze go nie mam. Ale jakiś duplikat się tutaj też niestety znajduje. Jedziemy dalej. Co nam się teraz ciekawego trafi? Zobaczmy. No tyle paczek, George Kelly najlepszy. Alex! Alex, ciebie chyba jeszcze nie mam, ale Valdesa mam. Wczoraj go nawet trafialiśmy. I znowu Azjata na froncie. Co nam to przyniesie? Nie wiem, tego zawodnika kojarzę pozytywnie. Przynosi mi dobre karty czasami, a teraz Draxler. Draxlera już mam i zaliczyłem jego duplikat, ale Schwarzera nie zaliczyłem jego duplikat. I niestety znowu mnie z FIFA. Zaraz, nie, może nie, tego wyślę do klubu. Ten też był duplikatem. Myślałem, że tego wyślę do klubu, bo nie jest duplikatem, a resztę po prostu spikseluję, ale nic z tego nie wyszło. Ale dobra, chcę chyba wszystko jednak wysyłać do tego klubu. Ponieważ kontrakty mi się przydadzą, kondycje i tak dalej, więc... Więc jakoś przeboleję to wywalanie ciągłe. Arturo Vidal na paczce. Może takie klikanie coś nam da? Może nie, zobaczymy. Ja nie patrzę. Teraz sobie patrzę w dół, zakryłem twarz ręką. No i w takich sytuacjach przydałaby się kamerka. A dobra. Już patrzę i co my tu mamy? Isla. Chyba go jeszcze nie mam nawet. I 1000 dodatkowych monet, nikogo tutaj więcej z duplikatów nie ma. Kręgosłup chyba jest coś tam warty z tysiaczka. Wysyłamy wszystko i jest, nie było duplikatów. Oh yeah. Może jak się nie patrzę, to nie ma duplikatów. Nie wiem. Ale dobra. Teraz kolejna paczka. Trochę powoli chodzi ten sklep, ale to już jest moja wina, ponieważ jestem w trakcie przesyłania filmu na YouTube'a. I dlatego takie minimalne spowolnienie tutaj jest. A teraz trafiamy. Cacu! Cacu! Super! Ale możliwe, że tutaj duplikatów nie ma. Ale nie, jednak jakieś są. Jedziemy dalej. Może teraz coś się trafi. Naklikałem tak szybko. Wątpię, żeby to szczęście przynosiło, ale jeśli teraz naprawdę bym coś trafił, to powstałaby taka teoria na pewno, że to przynosi szczęście. Ale nie, Thiago to szczęścia nie przynosi. I duplikatów raczej nie ma. 1000 dodatkowych monet, bo tamtych zawodników nie kojarzę. Thiago wiem, że mam. A jednak jakiś duplikat. No, fuck. I może tak, jeśli wydam 300 tysięcy, czyli do równych 2 milionów dojdę i nic nie trafię, to sobie dam spokój. Znaczy, nie wiem, czy wrzucę to jako jeden odcinek po tych wydaniu 300 tysięcy, czy po prostu zrobię sobie małą przerwę i potem po kilku godzinach wrócę znowu do otwierania paczek. Teraz był Borja Valero.
Jakiś duplikat tutaj będzie. Cani. Cani będzie duplikatem na 100%. A nie, jednak nie. Jednak nie. Myślałem, że Cani go już mam. A dziwne. Dobra, jedziemy dalej. 166 tysięcy jeszcze do końca. Znaczy do 2 milionów równych. A potem zobaczymy, czy otwieramy dalej, czy nie, czy kupujemy Neymara, czy co. Znowu Cahill. I fajnie by było trafić Cahilla, Lodi. Lodiego chyba wczoraj trafialiśmy i to jest duplik. Nie? Wow. Zaskakujecie mnie. Dwie paczki bez ukrytych duplikatów. To teraz już na pewno jakiś ukryty duplikat będzie. I znowu Cahill. Chociaż może Cahill jest tym szczęśliwym, który nie przynosi tych ukrytych duplikatów. Zobaczymy. Do trzech razy sztuka. I żą. O, tu chyba znowu duplikatów nie będzie. I? A jednak, jednak. Zawodnik chyba nie jest duplikatem. Duplikatem są stroje Fiorentiny, mi się wydaje. I następna paczka już 150 tysięcy wydałem. I nadal najlepszą kartą był Giorgio Chiellini. Czy teraz ktoś go przebije? I? Nie, Donovan! Czemu Donovan nie jesteś w Team of the Week, w której jest dużo zawodników? Jakich? MLS-u. A tutaj jest Van Ginkel, jest duplikatem. Donovan chyba też. Teraz czas na tą darmową paczkę, co dostaliśmy, często za 5000, ale nawet w takich były przypadki, że ludzie trafiali dobre karty. Czy ja będę miał podobne szczęście? Skipujemy. Nie, nie mam szczęścia. I pewnie jeszcze mam ukryty duplikat. No, do właśnie, dokładnie, bo czemu by nie? Lecimy dalej. Paczka za 7,5. El Shaarawy na froncie. I smutno mi już. Nie mogę nic trafić. Ale dobra. Może teraz jeszcze mamy trochę kasy, nawet trochę sporo. Ale nie, teraz nawet żadnej wyjątkowej karty nie trafiamy i pewnie jeszcze ukryty duplikat. No jasne. I otwieramy dalej. Teraz paczka z Vidalem. Czy Vidal będzie dla nas szczęśliwy? Może, nie wiem, zaśpiewam czy coś. Kto to był? Cassano. Cassano. Nie. To nie jest ten, kogo szukam, ale duplikatem nie jest. Jednak ktoś inny tutaj niestety już duplikatem jest. Otwieramy, otwieramy. El Shaarawy znowu. I co teraz? Co teraz? Nie patrzę. Nie patrzę i już chyba mogę. Stroje Bayernu Monachium. Fajnie. Chyba jeszcze ich nie mam. Ale Guzana mam chyba. Tak mi się wydaje. No oczywiście. No jak można mieć takiego pecha? Wydane już prawie 200 tysięcy. A ja nadal najlepsze co trafiłem to Giorgio Chiellini. Pod względem overallu 86, ale pod względem jakości również, ponieważ gra świetnie, a to jest Petr Čech! No prawie Čech przebiłeś Chielliniego, no. Drugie miejsce zajmuje Čech, ale Brumę już mam, mi się wydaje. Sprawdźmy. No oczywiście. Otwieramy dalej i teraz trafiamy. Nie wiem, że nie umiem śpiewać, ale to może coś pomoże. Nie, Luis Gustavo. Luis Gustavo, mam go. Mam go, na 100% go mam, bo grałem nim. Ale no niestety. Otwieramy dalej i w tym momencie zostało wydane 200 tysięcy. I nadal pierwsze miejsce zajmuje Chiellini, a drugie Petr Čech. A teraz ktoś ich przebije. Fernandinho, miejsce trzecie chyba, bo niego 83 overallu jeszcze nie było dzisiaj. Tak więc gratulujemy podium Fernandinho. Niesamowita karta. A go nie mam nawet. A w FIFA 13 go miałem i używałem, ale nie grał jakoś rewelacyjnie. Jedziemy dalej. Cahill na paczce. I trafiamy. No, kogoś fajnego, ciekawego, godnego uwagi. Nie. Nawet nikt wyjątkowy. Niesamowite, ale
Po zdjęciu wydaje mi się, że już go mam. Tak? Nie! Wow! Zaskoczyli mnie teraz. Bakkę już widzę dzisiaj w duplikatach chyba po raz piąty. Wiem, że on był kiedyś w jakiejś drużynie tam tygodnia, czy jakiejś tam. Tylko wtedy go nie trafiłem. A teraz jak otwieram, to ciągle mi się Bakka trafia. No dobra. Defo też trafiałem wcześniej często. A teraz jak trafił do czarnej kart, to nie, bo po co? Sesengno, jak mu tam, ale to jest duplikat chyba, a nie, nie jest duplikatem, w FIFA World go trafiają chyba często. Tutaj jeszcze go nie miałem, okej, znowu dwie paczki bez ukrytych duplikatów, czy trzecia też będzie bez takich duplikatów ukrytych? Jeśli tak, to się ucieszę, jeśli nie, to cóż, trudno, co mogę zrobić, nic nie mogę zrobić. Dobra. Suarez! Jest Luis Suarez, pierwsze miejsce! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Szkoda, że teraz kamerki nie miałem. Moja reakcja już tak się nudzę. A tu Suarez! Ile on jest warty? 200 tysięcy? 100? Jakoś tak? Porównajmy cenę. Porównajmy cenę Suareza. Na dużo nie liczę jakoś. No, 100, 120, tutaj 70. Dużo wart nie jest, ale ja go sobie zostawię. Tak. Otwierałem paczki za 200 tysięcy po to, żeby trafić Suareza wartego 100 tysięcy. Wcale mi się to nie zwróciło. Ale dobra, Suarez idzie do klubu. Zostanie wykorzystany w składzie z BPL, do którego już mam małe plany. Ale o tym do... O, i była bez duplikatów paczka. O, to jest też ciekawe. Hetman Manchesteru City? Może ktoś kupi. Może ktoś wylicytuje, zobaczymy. Bo mam taki plan po tym jak... No nie, dobra, powiem wam w sumie teraz, nie? Po tym jak... Ostatnio w lidze szóstej stało mi się to, co się stało, nie przeniosło mnie do piątej. Zagramy sobie puchar i puchar będziemy grać całkowicie składem BPL. A Suarez nam w tym pomoże. Szkoda, że Suarez nie jest teraz w tocach, czy coś tam. Ale i tak jestem z niego w miarę zadowolony. A teraz już nic. I teraz już czwartej paczki bez ukrytych duplikatów nie będzie, no nie? No dokładnie. I tak wygląda obecnie podium dzisiejsze. Pierwszy Suarez, drugi Chiellini, trzeci Czech. Tak sobie to rozrysowałem w pamięci, bo już nie mam co robić, ale Suarez zmotywował mnie już trochę do dalszego otwierania. Może coś jeszcze nam się fajnego trafi. Sprawdźmy. I... Kościelny. No, wskakuje na miejsce czwarte, za Ferdinanda, czy jak mu tam było, bo Kościelnym się lepiej gra, ale to jest też duplikat i mnie wywala. Lecimy dalej, Messi na froncie. Czy Messi przyniesie nam Messiego? Tak fajnie by było trafić akurat w tej paczce zawodnika, który jest na obrazku na paczce. Tak jeszcze nigdy nie miałem. I Evra! Evry chyba jeszcze nie ma, ale Van Ginkel był ostatnio. I wylatujemy. O, patrzcie, srebrny 93 tempa. Ciekawy. No, nie powiem. Ale chyba go jeszcze nie mam, ale Van Ginkel spowoduje to, że mnie wywali. Kurde, tak sobie myślę, że szkoda, że nie ma Suareza już w wersji z Barcelony, ponieważ bardzo by mi się przydał do składu z BBVA. Szkoda, szkoda. Może sobie zrobię hybrydkę BPL plus BBVA, to by może dobrze wyszło. Albo... Jakoś może uda mi się wymienić tego z Liverpoolu na wersję z BBVA. Chyba, że tamta będzie bardzo droga. Tak mi się wydaje, że wersja właśnie z Barcelony może sporo kosztować. Teraz Dawson. Czy jak się to tam wymawia. Ale tutaj będzie jakiś duplikat? Nie ma. Ciekawe. Robi się ciekawie, jak nie ma duplikatów. Wtedy w tych paczkach się dzieje. O, żadnego duplikatu nawet nie było. Nawet tego normalnego. Fajna paczka. Teraz druga paczka, czy tutaj też nie będzie duplikatów. I Loris, Hugo Loris, 84, chwila, jak wyglądał podium. Nie, Czecha nie przebijesz niestety, Loris. No prawie ci brakło, ale skakujesz na czwarte miejsce tutaj obok podium zaraz, Loris. Wpiszemy cię, Loris. Okej, niech będzie Hugo Loris na czwartej pozycji, tuż obok podium. No prawie Loris. I Bulut jest duplikatem. Lecimy dalej, kolejna paczka, ostatnio był Hugo Loris, też chyba całkiem przyzwoite trafienie. Jeszcze go nie miałem, ale też mi się chyba w składzie nie przyda, ponieważ mam Petra Czecha w BPL.
I Żerwinio nie jest wyjątkowy. Ciekawe. Tego nie wiedziałem, czyli że go jeszcze nie mam. I nie ma duplikatów, też pięknie. Reszta Quixel. I może teraz coś dobrego się trafi. Zobaczymy za chwilę. Dawid Alaba. Nie pamiętam, żeby był Alaba dzisiaj. Może pierwszy raz? Chociaż może, nie wiem, może nie zwróciłem uwagi. I Dawid Alaba przynosi nam kogoś z Bayernu dobrego, nie? Jakiś Samadew, który był duplikatem Badei. Chyba możliwe, że tutaj nie ma duplikatów. Okej. I czy będzie trzecia paczka bez duplikatów? Ostatnio w takiej trafiliśmy Suareza. I to było piękne. A teraz Falcao otwieramy i trafiamy 35 tysięcy, co nam zostało tam widziałem. Do 2 milionów, ale myślę, że otworzymy jeszcze dalej trochę. Ponieważ do 25 minut. O, jest w tym momencie 20 minut. I trafamy Ilicia. I tak pak opening można uznać w miarę za udany, ponieważ... O, znowu nie było duplikatów. O, i Borut. Ponieważ trafiliśmy Suareza i w miarę lepsze karty niż ostatnio. 300 tysięcy tylko wydane, pierw 500, więc nie jest źle, ale i tak to się nie zwróciło. Może połowę zarobiłem z 50 tysięcy. Możliwe, że 50 tysięcy gdzieś z tego wyszło. Może niecałe. Nie wiem. I trafiamy. Osvaldo. Oj, tutaj już Digne i Osvaldo na pewno są duplikatami. Niestety, wywala mnie. Jedziemy dalej. Falcao. 21 minut już to trwa. To jest tak już ma długi czas na pack opening, nie? Tak mi się wydaje. I teraz trafiamy... Karol, Andy Karol to jest chyba, czy jak mu tam... O, z Galatasaray. Uda mi się może zbudować skład Galatasaray. Ale to jest duplikat jakiś. Tak zastanawiam się, czy kupić tego Neymara za ten 1 milion, czy po prostu wydać wszystkie 2 miliony na paczki i liczyć na to, że mi się uda trafić Neymara. Nie wiem, teraz mam dylemat mały. Może wy mi podpowiecie, bo nie mam zamiaru otwierać teraz w jednym odcinku za 2 miliony, ponieważ by to zajęło ze 2 godziny. Więc nie ma sensu tu jakiś duplikat stroj herbu Fiorentiny tym razem. Ale Hubokan chyba jest duplikatem. Niestety. A, no więc tak. Czy to koniec naszego otwierania paczek? Serio? Spróbuję raz jeszcze wejść. Jeśli się nie uda, to będzie koniec. Sprawdźmy. Czy mi załaduje futa? Czy znowu wyskoczy błąd, że serwery nie działają? I moje otwieranie na dzisiaj się skończy. A, jeszcze nie wydałem pełnych 300 tysięcy. No ej, ale dobra, serwery nie działają, więc... Jeszcze jedna paczka by była do wydania 300 tysięcy. Ale dobra. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Piszcie, czy kupić Neymara, czy nie. Czy próbować go trafić w paczce. Pozdrawiam. Cześć.